cały czas utrzymują przewagę gracza AZS-u, ale to trzeba pilnować, trzeba dawać odpocząć swoim koszykarzom. Jeżeli chodzi o średnie minuty, liczbę minut na placu gry, najdłużej do tej pory grał George w AZS-ie, 23,5 minuty, 22 Igor Milicic, 22 Marcin Dutkiewicz. Odsłony i trzeba przyznać, cały czas ta gra toczy się pod dyktando gospodarzy przez te dwie kwarty. Wcześniej rywalizacja była wyrównana, ale od trzeciej odsłony to stroną przeważającą jest AZS i oby tak dalej. Dogonić akademików, ale AZS musi wrócić na odpowiednie tory, stąd ta przerwa na żądanie trenera Andrija Urlepa. Do końca tej rundy, do końca sezonu zasadniczego AZS, przypomnę, gra z ŁKS-em Łódź, Anwilem Włocławek, Treflem Sopot i w ostatnim meczu w derbach Pomorza Środkowego z Energią Czarnymi Słupsk Torów, natomiast mierzyć się będzie z Anwilem, Treflem, Energią. Zadecydowała o losach tej rywalizacji, przynajmniej w tym momencie. Jeszcze półtorej minuty, 7 punktów przewagi AZS-u, ale no właśnie, Jacek Winnicki na pewno nie powiedział tu ostatniego słowa, a także jego podopieczni, zatem na pewno tutaj będzie jeszcze sporo ciekawych wydarzeń.